Witam wszystkich na kanale Matfasa. Mamy zadanie 9. Rozwiąż równanie 3x do trzeciej minus 2x kwadrat minus 12x plus 8 jest równe 0. Zauważmy, że to zadanie jest zadaniem otwartym za 3 punkty. Przepiszmy sobie nasze równanie 3x do trzeciej minus 2x kwadrat minus 12x plus 8 równa się 0. Aby znaleźć rozwiązania takiego wielomianu, trzeba rozłożyć go na czynniki liniowe. Tutaj użyjemy grupowania, to znaczy z pierwszych dwóch wyrazów wyciągniemy sobie jak najwięcej się da, czyli w tym wypadku x kwadrat. W nawiasie zostanie 3x, odjąć 2. Z tych dwóch no najwięcej da się wyciągnąć czwórkę. Zatem przed nawias wyciągamy minus 4. W nawiasie dostajemy 3x i uwaga, minus 2, ponieważ minus 4 razy minus 2 daje nam plus 8. Równe 0. Dostaliśmy dwa nawiasy, które są dokładnie takie same, więc je znowu możemy wyciągnąć przed nawias 3x minus 2, a w drugim nawiasie bierzemy współczynniki, które były przed tymi nawiasami, czyli x kwadrat minus 4 i to ma być równe 0. Dostaliśmy dwa iloczyny, zatem sprawdźmy, czy jeszcze nie da się tego jakoś rozłożyć. No z pierwszego nawiasu możemy sobie trójkę wyciągnąć przed nawias i mamy x minus 2 trzecie, a z drugiego, jeżeli chodzi o drugi nawias, możemy skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia, ja go tutaj u góry napiszę, a kwadrat minus b kwadrat w takiej formie występuje w kartach maturalnych i jest to a minus b w nawiasie a plus b, czyli w naszym przypadku mamy x minus 2 i x plus 2 równe 0. No i teraz albo pierwszy nawias jest równy 0, albo drugi nawias będzie równy 0, albo trzeci nawias będzie równy 0. Z pierwszego równania dostajemy, że x jest równy 3 drugie, z drugiego, że x jest równe 2, a z trzeciego, że x jest równe minus 2. I mamy trzy rozwiązania tego równania.